Gminie Strzałkowo cztery grupy zakończyły udział w ramach projektu Cyfrowa Wielkopolska, gdzie seniorzy w wieku 65+ uczestniczyli w kursach obsługi komputera. Zajęcia były stacjonarne, czyli nauka obsługi komputera, ale również zajęcia animacyjne, w czasie których nasi uczestniczcy, nasi podopieczni pod patronatem pana Piotra Grzelaka, który był trenerem wszystkich czterech grup, mieli okazję, żeby zobaczyć, jak tą obsługę komputera i tych sprzętów IT wykorzystać w życiu codziennym. Zamiast podsumowań po prostu państwu podziękuję, bo tak pilnych studentów życzyłbym każdemu. Myślę, że bawiliście się co najmniej tak samo dobrze jak ja. Zresztą zaraz zobaczymy to na filmie. Gościliśmy tutaj naprawdę na bardzo fajnych warunkach. Gmina Strzałkowo jest wyjątkowa w skali całej Wielkopolski, bo jako jedyna zadeklarowała grupę 60 swoich podopiecznych, których chciałaby wesprzeć w ramach tych kursów komputerowych. Także wielkie podziękowanie dla władz gminy i szczególnie dla pani Honoraty, dyrektora Centrum Kultury tu miejscowego, która opiekowała się tak, że właściwie prawie zabrała nam całą pracę, bo była tak wspaniałym opiekunem dla naszych podopiecznych. Kiedy wykonywałyśmy te telefony i informowałyśmy państwa indywidualnie, myślę, że tutaj pani prezes potwierdzi moje słowa, państwa najczęstsza reakcja, i myślę, że teraz wywoła to uśmiech na waszych twarzach, była mniej więcej taka: przy pani, a gdzie pani, ja nie, ja się nie nada, gdzie młodzi mają komputer i ja nie. Było tak? Było. No i kochani, czy zmieniliście troszeczkę zdanie? Myślę, że wszyscy. Wiem, że różnie się te historie pokończyły, bo pojawiły się i sprzęty w domu jakieś dodatkowe, pojawiły się łącza internetowe. Wiem, że w tej chwili bardzo wdzięczni za ten projekt, szczególnie są wasi współmieszkańcy, wasze dzieci, wnuki. Podobno znacznie mniej zajmujecie im państwo czas, jeżeli chodzi o wyszukiwanie takich informacji. Tu jeden z kolegów powiedział, że niektórzy wyszli z domów do ludzi, i to jest prawdą. Po pierwsze, bo niektórzy tutaj są ludzie samotni. Po drugie, żeśmy się pewnych rzeczy nauczyli, co dla młodych jest dzisiaj teraźniejszością, to dla nas jest, powiedzmy, czymś było niewiadomym. Dzisiaj już jesteśmy trochę dalej, potrafimy otworzyć komputer, potrafimy go obsłużyć. Niektórzy już potrafią płacić rachunki przez internet, jeżeli mają konto. Potrafimy robić zdjęcia i przesyłać sobie nawzajem. Jest to coś, co nas zbliżyło do dzisiejszej rzeczywistości. Wszyscy są zadowoleni, nie tylko z tabletów, które żeśmy dostali, ale tutaj dzisiaj już żeśmy szczególnie zwracali uwagę na to, że gdyby był prowadzony drugi etap tego kursu, to na pewno wszyscy by się chętnie tutaj zapisali. Uważam, że odnieśliśmy jako fundacja i wszyscy uczestnicy tutaj wraz z zespołem miejscowym bardzo duży sukces, bo na dzisiejszym spotkaniu są same uśmiechy i mnóstwo miłych słów od uczestników, że są bardzo zadowoleni, tylko szkoda, że to już się skończyło i czekają na więcej.